Zabytki pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, zanim trafią na ekspozycję, muszą zostać odpowiednio przygotowane. Przede wszystkim muszą zostać oczyszczone, zakonserwowane i zabezpieczone przed dalszym rozkładem. Zapraszamy do pracowni konserwacji ceramiki, gdzie zabytki są przygotowywane do dalszej ekspozycji i gdzie są odpowiednio rekonstruowane i uzupełniane. Dzień dobry. Jesteśmy na terenie pracowni konserwacji ceramiki. Mam przyjemność pokazania Państwu, na czym polega praca w tej pracowni. Jak Państwo mogą zobaczyć, przebiegają w tej chwili prace nad rekonstrukcją naczyń ze stanowiska Orenice, które też było badane w ramach autostrady A1. I tutaj mamy już rekonstrukcję, przygotowanie do rekonstrukcji pełnej naczynia. Materiał, jaki przyjeżdża do pracowni, najczęściej jest już posegregowany, umyty i przyjeżdża w pudłach, które trafiają do pracowni i są, ten materiał jest rozkładany na stołach. Następnie jest wyklejany i jak uzyskamy zespoły, jakiś obraz naczynia, wtedy uzupełniamy brakujące elementy gipsem. Ale zdarza się na przykładzie stanowiska Ludwinowo, że materiał przyjechał w dość nietypowym stanie, a mianowicie przyjechał w miskach i zawierał jeszcze dość dużo ziemi. Związane było to z odkryciem grobu pomorskiego i archeolog nadzorujący to stanowisko postanowił, że bardziej zniszczone obiekty przyjadą bezpośrednio do pracowni konserwacji. I tu na miejscu żeśmy z koleżanką przystąpiły do mycia i wyjmowania całej zawartości ziemi, jaka była w tych naczyniach. Co będą mogli Państwo obejrzeć na zdjęciach archiwalnych, jakie nam się udało wtedy wykonać. W tych wydobyciu tej ziemi są różne przedmioty, które też będą mogli Państwo zobaczyć, jak się suszą na gazetach. Jest dość dużo materiału organicznego, czyli kości ludzkie, zwierzęce. Są też metale, jak również różne ozdoby, na przykład bardzo ładne nam tam powychodziły szklane paciorki. No ale wiadomo, pracownia ceramiczna skupia się na rekonstrukcji, więc te elementy ceramiczne, które były przez nas umyte, oczyszczone, zostały i u nas nastąpił dalszy proces, czyli rekonstrukcja tych naczyń. I dziś możemy Państwu pokazać, jak wygląda rekonstrukcja jednego z naczyń z autostrady A1, stanowisko Orenice, grup 118, odcinek 64.